Cześć kochani, zapraszam Was na moim kanale i w końcu mam dla Was film, na który bardzo już długo czekacie. Przepraszam Was za to najmocniej, nie mogłam się jakoś zmobilizować do nakręcenia. O ćwiczeniach na zespół cieśni nadgarstka, które ja wykonywałam i które ja otrzymałam od swojego fizjoterapeuty. Zacznijmy od tego, że ja nie jestem fizjoterapeutką, nie jestem specjalistką. Jedyne, co mnie łączy z zespołem cieśni nadgarstka, to to, że przeszłam i że mam i że przeszłam operację. Zresztą to mogliście widzieć na filmie, który dla Was przygotowałam właśnie z przebiegu i z tego, jak wyglądało to u mnie po operacji. Dużo jest, dostaję mnóstwo komentarzy, mnóstwo pytań, mnóstwo maili właśnie ze względu na to, czy mogłabym pokazać ćwiczenia, które wykonywałam i które pomogły mi w jakiś sposób polepszyć tą sytuację. Miałam wykonaną operację na prawą rękę. Niestety nadal borykam się z symptomami. W lewej ręce trochę się polepszyło od kiedy przebranżowiłam się i zmieniłam pracę, więc nie wykonuję już takich intensywnych ruchów ręką, jakie wykonywałam wcześniej, więc to na pewno pomogło, ale mam symptomy do tej pory i jedyne, co mi pomaga, to właśnie ćwiczenia. Dzięki ćwiczeniom jestem w stanie, jest w stanie moja ręka normalnie funkcjonować, więc tak. Jeżeli chodzi o prawą rękę, po operacji, no trwało to dość długo. Też często do mnie piszecie, że właśnie, że cały czas Was boli ta ręka po operacji. To nie jest tak, że ten ból przejdzie, tak. Mi mówiono, że to może trwać od 3 do 6 miesięcy, aż odzyskam całkowitą sprawność tej ręki. Mniej więcej to tyle trwało, muszę przyznać, że u mnie to trwało może do około 6 miesięcy, do momentu, kiedy rzeczywiście przestała mi ona sprawiać trudność w jakikolwiek sposób. Może wynikało to też z tego, że ja wykonywałam zawód, jaki wykonywałam i wykonywałam mnóstwo ruchów moją prawą ręką. I w takiej pozycji, w której no nie bardzo to działało. Odczuwam do tej pory lekki dyskomfort, gdy pracuję przez długi okres czasu bez przerwy, że tak powiem, przed komputerem, klikanie myszki, to wtedy odczuwam taki lekki dyskomfort, ale wtedy po prostu zaczynam rozluźnić troszeczkę miejsce, idę się przejść kawałek, tak żeby tej ręki nie nadwyrężać i wtedy jest ok. Natomiast nie mam już problemu z tym, że drętwieją palce albo że tracę czucie. Także generalnie jestem bardzo zadowolona, że podjęłam się tej operacji, pomimo że też były osoby, które mówiły mi, żebym tego nie robiła, że to absolutnie nie jest dobry pomysł. Ja uważam, że to też jest kwestia może tego, jak ta operacja przebiegła i jak generalnie nasz organizm to przechodzi. Ja jestem zadowolona, teraz mogę powiedzieć, że śmiało, że jestem zadowolona, bo nie mam bólu. Jedyne, co odczuwam, to, że ta ręka jest trochę słabsza. To zauważyłam na przykład w kwestii dźwigania czegoś ciężkiego, na przykład, nie wiem, mojego 4-latka, chociaż uważam, że nie powinien dźwigać 4-latka, ale na przykład nie mam problemu, jeżeli chcę go posadzić na rowerze, na przykład, to ponoszę go do góry. Ale na przykład ja już bym go miała zabierać z góry na dół, schodzić po schodach, to jak już jestem na dole, to już czuję no, taki dyskomfort, że ona jest słabsza po prostu. I też przy odkręcaniu słoika, gdzie lewą ręką mogę bez problemu odkręcić, natomiast prawą mam trudność. Czuję wtedy, że nie mam takiego, jakby to powiedzieć, natężenia w tej ręce. No jest ona słabsza, ale nie jest to jakieś coś takiego, co utrudnia mi życie.
Nie, zespół cieśni nadgarstka to jest zdecydowanie coś, co może utrudnić człowiekowi życie, bo ręce bez rąk ciężko. Jeżeli chodzi o lewą rękę, to też zauważam, że do momentu, kiedy wykonuję ćwiczenie, jest super, ale jak przestaję je wykonywać, to po jakimś czasie ten ból zaczyna wracać. Więc to też warto wziąć pod uwagę, że jeżeli chcecie wykonywać te ćwiczenia, bądźcie konsekwentni. Te ćwiczenia są bardzo proste i bardzo łatwo je wykonać i szybko można je wykonać, więc mi one zajmują 2-3 minuty dosłownie. Jedyne, co jest istotne, to to, żeby być konsekwentnym w ich wykonywaniu. Czyli naprawdę robić je codziennie. Najlepiej rano i wieczorem. Ja czasami robię tylko raz dziennie, jest ok, ale żeby być naprawdę konsekwentnym, najlepiej wypracować sobie taką rutynę. Ja na przykład tak mam, że wstaję wcześnie rano, jem śniadanie, robię sobie kawę i później usiadam z tą kawą, jeszcze jak wszyscy śpią, siadam sobie z tą kawą na kanapie i na rogu mam taki miękki róg kanapy. Po prostu wykonuję te ćwiczenia, popijając kawą, więc wygląda to śmiesznie, ale działa, więc to jest najważniejsze. Chciałam Wam jeszcze tylko wspomnieć o kilku rzeczach. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, mam jeszcze kilka rzeczy, które chciałabym Wam pokazać. Przepraszam. Które są również ważne, jeżeli macie zespół ciśnienia nadgarstka, a to są szyny. Szyny. Ja mam tu kilka szyn, bo nakupowałam więcej, bo no, trzeba je prać oczywiście. Dlatego nie wyglądają one jakoś specjalnie ładnie, bo są prane z 1000 razy. Dlatego warto zaopatrzyć się więcej. Szyny, które dostałam, które kupiłam u mojego fizjoterapeuty, to były takie, które są generalnie na jedną rękę. O, czyli zakładamy je w ten sposób. I te są na albo lewą, albo prawą. I co jest fajne w tych szynach, dlatego powiedziałam, że można je prać, ponieważ one mają w środku. Tu możecie sobie zobaczyć. Można wyjąć ten plastik, który jest w środku. I właśnie potem je przeprać. Także warto zapatrzyć się w kilka, według mnie. Są to też szyny, które kupiłam na AliExpress. Polecam, naprawdę polecam. Bardzo fajne i wygodne. I te szyny możecie z kolei, tą szynę możecie zakładać na obie ręce. Czyli tu mam na lewą, tu mam na prawą. Dlaczego polecam szyny i dlaczego o nich mówię? Ponieważ one są mega ważne, jeżeli chodzi o spanie na przykład, ale też o codzienność, mogą bardzo ułatwić. Ja pamiętam, że chodziłam w szynie do pracy, dlatego mam ich kilka, bo zakupiłam sobie kilka właśnie i do spania, i do pracy, i na co dzień w domu. Jeżeli na przykład jesteście w domu, wstydzicie się, nie wiem, wyjść z taką szyną, ja na rowerze też nosiłam te szyny, to one pomagają, ponieważ mają tutaj czy metal, czy plastik, który nie pozwala Wam zginąć ręki. I to jest najważniejsze, że nie zginacie ręki w tym miejscu, w którym boli, czy one przytrzymują wszystko. Miałam też na początku, kupiłam taką zupełnie materiałową opaskę, ale to nie działa, to nie zda egzaminu, ponieważ musi być coś, co podtrzymuje i sprawia, że nie będziecie zginać tego nadgarstka. Więc to jest ważne. Szczególnie używajcie tej szyny na noc, ponieważ w nocy nie kontrolujemy swoich ruchów, jak śpimy, i bardzo często wykonujemy niedobre ruchy dla naszego nadgarstka, a śpiąc z taką szyną na ręce, mamy przynajmniej świadomość tego, że nie obudzimy się rano z wielkim bólem. Także takie szyny warto sobie kupić. Tak jak ja mówiłam, ja sobie kupiłam na AliExpress, naprawdę niedrogo, i możecie różne rozmiary tam dostać.
dostosowane do różnych rąk i wygody. Także ja kupiłam, mam trzy teraz różne, po dwie pary z każdej, po parze z każdej. I jest to naprawdę wygoda i do tej pory nieraz jak boli mi ta lewa ręka, to zabieram też na rower albo mam ze sobą gdzieś w torbie w razie czego, żeby właśnie jak złapie nas ten ból, żeby ustabilizować ten nadgarstek i żeby nas to nie bolało. Kolejną rzeczą, to w którą musicie się zaopatrzyć, jeżeli chcecie wykonywać ćwiczenia, to ciężarki. Ja mam tutaj półkilowy i półtorej. Warto też się zaopatrzyć w kilowy, ale jest to konieczne. Uważam, że jest to absolutnie konieczne. Jeżeli macie zespół ciśnienia nadgarstka, chcecie wykonywać ćwiczenia, kupcie sobie ciężarki. Nawet jeżeli nie macie, to się zawsze, ciężarki zawsze się przydadzą. I pokażę Wam za chwilę, pokażę Wam te ćwiczenia, które wykonywałam. Jedyne, co jeszcze chciałabym dodać. To, żeby robić je na spokojnie, czyli na początku pomalutku, jak już macie wprawę w tych ćwiczeniach, to wtedy możecie wykonywać je szybciej, tak jak ja mówię, mi to zajmuje 10 powtórzeń z każdego setu, zajmuje mi może z 3 minuty, maksymalnie 5, naprawdę, ale tak z każdego setu są 3 takie sety, po 10 powtórzeń, 3 minuty. Także to nie jest nic strasznego. Więc myślę, że tutaj możecie być, nie będziecie tak szybko zdemotywowani, żeby je wykonywać. Nie są one jakimś ciężarem w kwestii wykonywania. Na początku owszem, to też zależy od stopnia waszego bólu. Ja wykonywałam te ćwiczenia również po operacji, ale wtedy właśnie z tym małym ciężarkiem i delikatnie, jak już wszystkie szwy, jak już wszystko było zagojone i nic się nie działo, to pamiętam, ja też spałam w szynie, gdzie mój fizjoterapeuta powiedział, że nie trzeba spać w szynie już, ponieważ to już jest usunięte i tak, ale ja po prostu miałam taką obsesję w tamtym momencie, tak się bałam, że ten ból wróci i cały czas czułam ten, cały czas czułam jeszcze ten ból, więc ja spałam jeszcze w szynie do momentu, kiedy naprawdę wszystko się uspokoiło. Myślę, że nic złego w tym nie było, że spałam w tej szynie. Do tej pory śpię z szyną na lewej ręce. To tak, to już mam taki nawyk i uważam, że jest całkowicie ok. Ale wykonywałam właśnie po operacji jeszcze ćwiczenia delikatnie, naprawdę jak już ten ból tak ustąpił, to wykonywałam właśnie tym małym ciężarkiem, później tym większym. Ja nie miałam kilowego, więc od razu przyszłam na 1,5 kilo, ale lepiej przejść się na kilowy. I też jak już czujecie się na tyle pewni, że możecie przejść na etap kolejny, to możecie wtedy spróbować z cięższym ciężarkiem. A na sam koniec możecie te ćwiczenia wykonywać też stojąco. Ja zazwyczaj jestem leniwa, więc wykonuję non stop pozycji siedzącej, opierającej tylko łokieć, ale też czasami robię to też z pozycji stojącej. Zasady są ogólnie te same. Co jest ważne, to technika. Dobra technika ułożenia ręki. Najważniejsze. Dobre ułożenie ręki to jest najważniejsze. No i co? Przejdźmy do ćwiczeń. Ok, najważniejsze w tym wszystkim są ciężarki. Warto się w nie zaopatrzyć i tak, szczególnie jeżeli borykacie się ze zespołem ciśnienia nadgarstka, nawet w takim podstawowym stopniu. Warto po prostu mieć. Ciężarki zawsze się przydadzą. Ja mam tutaj półkilowy i półtorej. Zaczynałam i proponuję Wam zaczynać na początku z półkilowym, ponieważ jest leciutki i najważniejsze to, żeby nauczyć się techniki trzymania. Później przeszłam od razu, nie miałam kilowego, więc przeszłam od razu do 1,5-kilowego i nie było problemu. Teraz najważniejsza rzecz to dobra technika ułożenia ręki. To jest kluczowe w tym wypadku.
I tutaj posłużę się ciężarkiem. I teraz tak, co jest najważniejsze, jak zostało mi to wytłumaczone? Może zacznijmy od tego, że ważne jest, żeby było podłoże było miękkie, bo w przeciwnym razie będzie Was bolał łokieć. Że ja zawsze robię albo na pufie, albo na kanapie, na łóżku, nie ma znaczenia, albo podłóżcie sobie coś miękkiego po prostu. I teraz tak. Ja zawsze myślałam, że to jest prawidłowe ułożenie ręki. Jednak to jest błąd. I tu pokażę Wam, o co chodzi. To jest prawidłowe ułożenie ręki. Tak jak mi zostało wytłumaczone, zwracać uwagę po prostu, żeby tu zrobiły się zmarszczki. Jak tu zrobią się zmarszczki, to wiecie, że macie dobrze ułożoną rękę. Czyli nie tak, jakbyśmy sądzili, ale to jest lewa ręka, czyli w lewo, w prawej ręce w prawo. I jak pojawią się tutaj te malutkie zmarszczki, to znaczy, że jest dobrze. Kolejną ważną rzeczą to to, że tu ma być taka zjeżdżalnia, taka skocznia narciarska. Zjeżdżalnia, nazwijcie to jak sobie chcecie, ale chodzi o to, żeby właśnie nie było płasko, a nie było też w taki sposób, bo tutaj jest ból, ma być do góry. Czyli zjeżdżalnia i zmarszczki. Tak możecie sobie to najłatwiej wytłumaczyć. I teraz jedyne, co wykonujecie, to są trzy ruchy, jak gdyby po 10, najlepiej po 10 setów z każdego ruchu. I to jest pierwszy. Czyli podnosimy tylko ciężarek. W ten sposób. I pamiętajcie, tu mają być zmarszczki, tu ma być zjeżdżalnia. I podnosimy do góry. Najlepiej zacząć od półkilowego. Wykonujemy kilka ćwiczeń w ten sposób. Jeżeli będzie Was boleć ręka, wypuszczamy. Rozluźniamy mięśnie, rozluźniamy palce, rękę. I zaczynamy od początku. I znowu. Lewa ręka, czyli w lewo. Zmarszczki, zjeżdżalnia. I to jest prawidłowe ułożenie. Chcemy wykonać kolejny ruch. Jest w ten sposób. I tutaj też mamy. Tu są zmarszczki, tu jest zjeżdżalnia. I wykonujemy w ten sposób, tak jak na siłowni. I też 10 takich powtórzeń. Najlepiej robić sobie odpoczynek po każdym tym ćwiczeniu. Zanim przejdziecie do kolejnego, żeby rozluźnić mięśnie. Później już się wprawicie w taki sposób, że już nie będziecie musieli nawet robić przerwy, nie wypuszczać tego. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby ćwiczenia przynajmniej na początku wykonywać zawsze powoli. Po to, bo jeżeli wykonujemy je szybko, nie wiemy, że mamy nieprawidłowe ułożenie ręki, ponieważ nie odczuwamy tak szybko bólu. Natomiast jeżeli wykonujemy pomalutku, to wiemy, że coś jest nie tak, jeżeli zaczyna nas boleć ręka. Więc wtedy poprawiamy naszą pozycję na lewo, zjeżdżalnia i przewracamy na drugą stronę. I widzicie, jaki mam tutaj prosty? O to właśnie chodzi, żeby było prosto. Czyli żeby nie było tak, bo tu boli i to jest nieprawidłowe ułożenie. Musi być tak. Czyli jeszcze raz. Od podstaw. I do góry, jak na siłowni. I do góry. Ja łapałam się często na tym, że trzymałam bardzo mocno ciężarek, dlatego że miałam problemy z palcami też. I po prostu, jeżeli czujecie, że jest coś, dzieje się za mocno, nie tak jak powinno, opuśćcie, wróćcie do podstawowego ułożenia. Rozluźnijcie mięśnie i znowu, i do góry. Czyli mamy trzy różne ruchy. To jest ruch pierwszy, w ten sposób. To jest ruch drugi, w ten sposób. Po 10 powtórzeń. I to jest ruch trzeci, w ten sposób. I
to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że komuś z Wam pomogłam. Zauważyłam, że dużo pomogłam Wam z filmem, który nakręciłam po zabiegu. I tak, no nie jest, nie chcę, żeby to zabrzmiało głupio, ale miło mi, że nie jestem sama w tym wszystkim, pomimo, że to jest negatywna rzecz, to jest ból, ale fajnie jest mieć taką grupę wspierającą się i wydaje mi się, że to się teraz u mnie pod tym filmem tworzy, jest dużo komentarzy, jest dużo osób, które chyba potrzebują takiego zapewnienia, ok, ta operacja to nie jest nic strasznego, będzie dobrze. I też ja jestem takim żywym dowodem na to, że później wszystko wraca do normy, więc trzymam za Was mocno kciuki za to, żebyście szybko po operacji doszli do siebie. Najlepiej, żebyście nie musieli przychodzić przez operację, czyli jeżeli te ćwiczenia Wam pomogą, to jest cudownie. Tylko wykonujcie je codziennie, naprawdę. Trzymam za Was mocno kciuki i co, mam nadzieję, że dużo Was skorzysta z tych ćwiczeń. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.